Przedświąteczny tydzień przynosi dalsze podwyżki cen paliw na stacjach i właściwie cały marzec to jest nieustające pasmo wzrostu cen na stacjach paliw w Polsce. I tak w tym tygodniu najmocniej drożeje olej napędowy o 5 groszy do poziomu 3,94 zł za litr paliwa. Średnia ogólnopolska cena benzyny bezołowiowej 95 wzrosła o 4 grosze do poziomu 4,09 zł. Natomiast nadal notujemy spadek w przypadku autogazu i tutaj 3 grosze w dół do poziomu 1,61 zł. Najbliższe dni powinny przynieść stabilizację cen oleju napędowego, ale niestety dalsze podwyżki w przypadku benzyny. Na to wskazują zmiany na rynku hurtowym, gdzie widzimy, że 95-oktanowa odmiana benzyny w ostatnim czasie w hurcie drożała, natomiast ustabilizowała się cena oleju napędowego. W końcu też może zostać przerwana spadkowa passa w przypadku autogazu i to paliwo przestanie wyłamywać się z ogólnej tendencji podwyżkowej. Nadzieję dla kierowców na to, że to już powoli koniec podwyżek na stacjach daje sytuacja na rynku ropy, gdzie wyhamował wzrost notowań surowca. I tak na koniec tego krótszego, przedświątecznego tygodnia ropa Brent na giełdzie kosztuje $40.44 i notuje w skali tygodnia pierwszy od ponad miesiąca spadek. Rosnące zapasy surowca za oceanem i umacniający się dolar powodują, że wzrosty na rynku naftowym hamowały. I jeżeli zobaczymy korekty trwającego od stycznia odbicia, to także na stacjach w Polsce możemy spodziewać się, że ceny zaczną spadać.